Witaj na kanale. Film składa się z dwóch części. Część pierwsza to podstawowe informacje o zwierzaku, natomiast część druga to odgłosy zwierzaka. Odgłosy możesz wykorzystać w dowolny sposób: gdzie chcesz, jak chcesz. Zupełnie za darmo. Wilk Szary stanowi największy przedstawiciel rodziny psowatych. Charakteryzuje się wydłużoną głową. Wąską klatką piersiową i długimi kończynami, które czynią go szybkim i wytrwałym biegaczem. Sierść tego gatunku jest płowa z domieszką czarnych włosów, przy czym strona brzuszna jest jaśniejsza. Na uwagę zasługują długie i grube kły, które są największymi łamaczami wśród wszystkich psowatych. Wilki szare są zwierzętami socjalnymi, które często tworzą zorganizowane grupy, zwane watachami. Samce są zauważalnie większe i cięższe od samic, co dodatkowo podkreśla ich imponujący wygląd. Sierść wilków nie ogranicza się jedynie do odcieni szarości. W zależności od regionu można spotkać osobniki niemal całkowicie czarne lub białe. Wilk szary osiąga długość ciała w przedziale od 100 do 130 cm przy czym ogon może dodatkowo mierzyć około 50 cm, wysokość w kłębie waha się do 85 cm, masa ciała dorosłych osobników warię między 30 a 75 kg, choć najczęściej spotykane są wilki ważące około 30 do 50 kg. Średnia długość życia wilka w warunkach naturalnych to około 16 lat, jednak w optymalnych warunkach, z dostępem do pożywienia i minimalnym narażeniem na choroby czy konflikty z ludźmi, mogą żyć nieco dłużej. Sierść wilka oprócz swojej funkcji termoregulacyjnej pełni również rolę maskującą pomagając mu w zlewanie się z otoczeniem podczas polowań wilk szary jest drapieżnikiem o szerokim spektrum dietetycznym poluje zarówno na dzikie jak i domowe zwierzęta kopytne a także zjada padlinę gryzonie ptaki jaja jaszczurki owady a czasem owoce może zjeść nawet do 10 kg pokarmu na jeden posiłek co jest szczególnie przydatne podczas rzadszych udanych polowań. Wilk, jako wierzchołkowy drapieżnik, odgrywa kluczową rolę w naturalnym łańcuchu pokarmowym, regulując populację zwierząt roślinożernych i ograniczając rozprzestrzenianie się chorób. Naturalnymi wrogami wilków, poza człowiekiem, są inne wilki z rywalizujących watach. Przypadki, w których inne zwierzęta zjadają dorosłe wilki, są rzadkością, głównie z powodu ich siły zorganizowania społecznego i umiejętności obronne. Wilk szary zamieszkuje różnorodne środowiska na całym świecie, w tym lasy, tundry, góry, a także stepy i niziny. Największe populacje można spotkać w Europie Północnej, Środkowej Azji oraz Ameryce Północnej. Wilki przystosowały się do życia w różnych warunkach klimatycznych, od arktycznego chłodu po umiarkowane lasy i otwarte przestrzenie stepów. W Polsce wilki są spotykane sporadycznie na całym obszarze kraju, choć najczęściej można je zobaczyć na wschodzie. W Japonii wilki zostały uznane za gatunek wymarły. Wilki potrafią adaptować się do różnych warunków środowiskowych, jednak ich obecność w pobliżu obszarów zamieszkanych przez ludzi znacząco zmniejszyła się wskutek działalności człowieka, co doprowadziło do lokalnych wyginięć lub znaczącego ograniczenia populacji. Mimo to, dzięki projektom ochrony i reintrodukcji, Niektóre obszary świata notują powrót tych majestatycznych zwierząt do swoich dawnych siedlisk. Wilk szary należy do domeny eukariontów, co oznacza, że jego komórki posiadają jądro komórkowe. Jako zwierzę, wilk klasyfikowany jest w królestwie zwierząt, a dzięki posiadaniu struny grzbietowej, przynależy do typu strunowców. Wilk jest ssakiem, co oznacza, że należy do gromady ssaków charakteryzujących się między innymi wydawaniem na świat żywych młodych i karmieniem ich mlekiem. Jako drapieżnik wilk zaliczany jest do rzędu drapieżnych, co podkreśla jego dietę opartą głównie na mięsie. Rodzina psowatych, do której przynależy, grupuje zwierzęta o podobnych cechach morfologicznych i zachowaniach, takich jak rozwinięte zmysły, społeczność watach i zdolności do długotrwałego biegu. Wszystkie te cechy klasyfikują wilka szarego jako ważnego przedstawiciela swojej rodziny, co ma istotne znaczenie dla ekosystemów, w których te zwierzęta występują.